Tutaj taka dosyć prosta przyczepa. Z ruchomym dyszlem, skrętnym dyszlem. Jak widać, tutaj się obraca. Służąca do transportu kontenerów wymiennych, tak zwanych PDF-ów. Taką przyczepą wcofuje się pod kontener wymienny, który stoi na nogach. Podcofuje się pod taki kontener, tak aby tutaj te rolki weszły w zagłębienie, taką bruzdę pod tym kontenerem. Cofuje się dotąd, dopóki tutaj do tego dystansu nie dobije ten kontener. Co pozwoli zakręcić te śruby rzymskie. W tym miejscu znajdzie się otwór kontenera. Po podcofaniu tu mamy panel, którym się podnosi w górę tą platformę, tą przyczepę. Przód i tył. Tutaj hamulec ręczny. Zasadniczy, operując tymi wajchami, na tych poduszkach będzie się podnosić w górę ta platforma, ta przyczepa, dotąd, dopóki nie uniesie tego kontenera w górę. Jak uniesie ten kontener w górę i nogi kontenera oderwą się od ziemi, nogi się składa, wsuwa kontener, zakręca się śruby, poziomuje naczepę i można jechać. Bardzo ładny klin ktoś zostawił. Ręcz jest zaciągnięty. Skrętny dyszel, ruchomy dyszel pozwala wchodzić w węższe zakręty. Na przykład podczas dostawy towaru do marketu, na przykład mebli, gdzie zachodzi potrzeba właśnie manewrowania. Dzięki takiemu dyszlowi łatwiej wejść w węższy zakręt. Tu jak widać można regulować jeszcze troszeczkę tą długością tego dyszla. Tu mamy przewody pneumatyczne i elektryczne i ABS. Hamulce tarczowe. A tu już jest komplet, czyli przyczepa wraz z kontenerem wymiennym BDF. Tu jest ten dystans, który zatrzymuje w odpowiednim miejscu cofanie. Tu są te szyny, te luki. Tam z tyłu są te rolki. Tu akurat w tym nie ma, z przodu są, tylko jakiś metr stąd. Nie będzie widać. I te rolki właśnie muszą wjechać tu pomiędzy te dwie szyny. Tutaj jest ta śruba rzymska, zamknięta, zakręcona. Nie wiem, czy będzie widać tam. I tu są te nogi. No, nogi się wysuwa
i opuszcza, stawia się w ten sposób i tutaj jest takie zabezpieczenie, także jak ta noga stoi tak w pionie, to tu jeszcze tak po skosie idzie takie zabezpieczenie, żeby ona się przypadkiem nie zużyła. I w ten sposób zostawia się kontener na nogach opuszczonych. Kontener sobie stoi, zostawia się go i jedzie się po inny. Wymienia się paczkę. Podobna przyczepa. Trochę inna. Ale działa na tej samej zasadzie. O. No. No, tu są te rolki. Tego typu transport chyba najczęściej stosowany jest w Niemczech. Najczęściej można się spotkać właśnie z tego typu rozwiązaniami.